Zakładanie fundamentu, część czwarta, wiara i uczynki. This is number four in to jest our numer series czwarty laying the foundation, the w naszej serii Zakładanie fundamentu. Tytuł work tego poselstwa brzmi wiara in, i uczynki. The latter part of our previous session, w ostatniej części poprzedniego wykładu podałem Wam generalny obraz tego, czym jest wiara. Teraz chcę być bardziej konkretny co do relacji między wiarą a uczynkami. Ale zanim to zrobię, chcę podać Wam intelektualną zawartość Ewangelii. Pamiętajcie, ostatnio powiedziałem, wiara to jest przede wszystkim charakter, po drugie dopiero intelekt. Ale to nie oznacza, że nie ma intelektualnej zawartości Ewangelii. Jest taka i musimy się jej przyjrzeć, zanim pójdziemy dalej. Poselstwo Ewangelii w rzeczywistości jest niesamowicie proste i składa się z kilku historycznych faktów. To jest bardzo ważne, abyśmy zobaczyli. I to czyni chrześcijaństwo innym niż wszelkie religie, które znam. Nie jest to tylko system wiedzy, nie jest to tylko filozofia, nie jest to tylko teoria, jest to zupełnie zakorzenione w faktach ludzkiej historii i z tego powodu jest to albo prawdziwe, albo fałszywe, ale nie ma nic pomiędzy. Ja wierzę, że jest to prawda. Wierzę, że daje to chrześcijaństwo zupełnie inny charakter od wszelkiej innej wielkiej religii, która jest na świecie, jak islam, religia Mohameda. Mohamed otrzymał swoje objawienie, jak powiedział, w jaskini od anioła, ale nie odnosi się to w ogóle do wydarzeń ludzkiej historii. Czy widzicie? Nie ma to podstawy w faktach historycznych rzeczywistości. Co więcej, nie ma żadnego potwierdzenia w doświadczeniu ludzkim. Ale poselstwo Ewangelii jest oparte na faktach ludzkiej historii i jest sprawdzone przez to, co czyni w ludziach, więc jest oparte na faktach i doświadczeniu. I to rozróżnia chrześcijaństwo od wszelkiej innej wielkiej religii, jakie znam. Czym jest Ewangelia? Mogę Wam powiedzieć, przyjaciele, możecie iść do wielu kościołów w niedzielę i słyszeć ludzi, którzy twierdzą, że głoszą Ewangelię i nigdy nie usłyszycie tam Ewangelii. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, Paweł szkicuje lub konkretnie stwierdza, czym jest Ewangelia. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset 1-5. A przypominam Wam, bracia, tę Ewangelię, którą Wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, przez którą również jesteście zbawieni, jeżeli tylko zachowujecie ją tak, jak Wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Zauważcie, to jest ta Ewangelia, przez którą jesteście zbawieni, jeżeli w nią wierzycie i trzymacie się jej prosto. Najpierw bowiem, albo jako pierwszą ważność, alternatywnie powiedziałem Wam o tych faktach, które też i ja przyjąłem. Numer jeden, Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. Numer dwa, został pogrzebany. Numer trzy, trzeciego dnia został zmartwychwzbudzony zgodnie z Pismami. Ewangelia składa się z trzech prostych faktów historycznych. Chrystus umarł za nasze grzechy, został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia. I wierzę, że gdy mówimy do ludzi, zawsze musimy skupić się na tych trzech ważnych faktach, ponieważ tu leży zbawienie. Jest tyle głoszenia emocjonalnego, ekscytującego, ale ono nie prezentuje Ewangelii. Wierzcie mi. Byliśmy ostatnio w Pakistanie, prawie zupełnie muzułmański naród. Dokonaliśmy inwazji w tym narodzie z Ewangelią i widzieliśmy najbardziej dramatyczne rezultaty. Cuda uzdrowień. 8 do 9 tysięcy ludzi wyznało wiarę w Chrystusa w ciągu 9 dni, z których 3/4 były przypuszczalnie muzułmanami, ale my tylko głosiliśmy Ewangelię. My głosiliśmy, że Jezus umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał. Każde poselstwo, które głosiliśmy, skupiało się na tym fakcie. A Duch Święty poświadczył to. Widzisz, Duch Święty poświadcza to, co On chce słyszeć. A On chce słyszeć Ewangelię. Zauważcie też, że główne potwierdzenie prawdy Ewangelii to jest Pismo. To znaczy Stary Testament. Drugie dopiero potwierdzenie to są świadectwa ludzkie. Ale świadkowie ludzcy mają mniejszy autorytet niż prorockie Pisma. Teraz jest jeszcze jedno miejsce, gdzie Paweł podobnie stwierdza, czym jest Ewangelia. To jest list do Rzymian, rozdział 4.
werset 20. Zacznijmy od wersetu 22. Jest tu mowa o Abrahamie i jego doświadczeniu. Paweł cytuje 1 Mojżeszową 15:6 i mówi: tak więc to jego wiara została mu poczytana za sprawiedliwość. I to jest podstawa naprawdę dla wszystkiego w Ewangelii. I potem kontynuuje mówiąc: ale nie napisano tego, żeby mu było poczytane tylko ze względu na niego, albo żeby to było policzone tylko jemu, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane, którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. I jeszcze raz, stwierdzenie skupia się na Jezusie i skupia się na dwóch lub trzech faktach Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. W to musimy wierzyć. To wszystko się tu koncentruje. I to, co Paweł mówi tutaj, musimy wierzyć, że Jezus został wydany na karę śmierci za nasze grzechy, które popełniliśmy, ale został zbudzony z martwych przez Boga dla naszego usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie to jest skomplikowane teologiczne słowo, ale dosłownie oznacza uniewinnić, uznać za sprawiedliwego i uczynić sprawiedliwym. Więc jeżeli wierzymy w te dwie rzeczy, że Bóg wydał Jezusa na karę śmierci za nasze grzechy, wzbudził Go jeszcze raz ponownie z martwych dla naszego usprawiedliwienia, wierząc w to, ponieważ w to wierzymy, Bóg nam to uznaje za sprawiedliwość. Jesteśmy uznani za sprawiedliwych, dlatego że wierzymy w te dwa fakty. Ważne jest zrozumieć, musimy wierzyć w zmartwychwstanie. On został wydany na śmierć za nasze grzechy, ale zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Ludzie, którzy nie wierzą w fizyczne zmartwychwstanie Jezusa, nie mają żadnej pewności zbawienia. To są trzy proste fakty. On umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał. Umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał, abyśmy byli uznani za sprawiedliwych. Jesteśmy uznani za sprawiedliwych na podstawie naszej wiary. Nie osiągamy sprawiedliwości przez pracowanie na nią. W 4 rozdziale listu do Rzymian Paweł mówi: ten, kto nie spełnia uczynków, jego wiara jest mu uznawana za sprawiedliwość. Jeżeli chcesz otrzymać sprawiedliwość od Boga, pierwsze, co musisz zacząć robić, przestań na nią zarabiać. Ponieważ nie możesz jej zarobić. To jest dar. Jest ci dany na podstawie twojej wiary w to, co Jezus uczynił za naszym pośrednictwem. A zanim umarł, powiedział: wykonało się. To znaczy, nic więcej nie możemy zrobić, tylko wierzyć. Teraz sprawiedliwość jest otrzymywana przez wiarę bez uczynków. List do Rzymian, rozdział 4 na chwilę. Już cytowałem to, ale spójrzmy na to. Jest to zaskakujący fragment Pisma. Ale gdy ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarą jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. 5 werset. Widzicie, nie wiem, czy dobrze to podkreślamy. Myślę, że wielu jest dobrych, chodzących do kościoła ludzi, którzy nigdy nie przestali pracować. Wciąż próbują zarobić coś od Boga. Są rzeczy, które możesz od Boga zarobić, ale nie możesz zarobić zbawienia, nie możesz zarobić sprawiedliwości. Aby otrzymać sprawiedliwość, musisz przestać pracować i zacząć wierzyć. W porządku. I teraz list do Efezjan, rozdział 2, werset 8 i 9. Jest napisane: łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. I wtedy wiara jest darem od Boga. Z niczego nie możemy się chlubić, rozumiecie? Problem rasy ludzkiej jest taki, że religijni ludzie chcą się chlubić. Chcą mieć coś, z czego są dumni. Do tego odwołuje się religia uczynków, taka jak islam. Religia Mohameda, jej odwołanie się jest do tego, że ludzie mogą coś od Boga zarobić. I ponieważ pycha jest kluczowym problemem rodzaju ludzkiego, każda religia, która odwołuje się do pychy, będzie miała naśladowców. Możesz najgłupszą rzecz, jaką pomyślisz, powiedzieć, ale jeżeli zgromadzisz grupę ludzi i powiesz im: tylko wy wierzycie w to, co jest prawdą, tylko wy macie objawienie,
to ci ludzie za tym pójdą, to jest podstawa wszelkiego kultu, ponieważ on odwołuje się do pychy. Ale powód, dlaczego mnóstwo ludzi nie przyjmuje Ewangelii, to jest dlatego, że ona nie zostawia żadnego miejsca na ludzką pychę. To nie jest uczynków, nie możemy się z tego chlubić. Nie ma niczego, z czego można się chlubić. I chociaż to nie jest uczynków, uczynki są bardzo ważną częścią naszej wiary. Musimy to powiedzieć, aby zbalansować te dwie rzeczy. Biblia mówi w Księdze Przypowieści, idź środkiem drogi. Nie skręcaj w prawo ani w lewo. To jest trudne. Niewielu chrześcijan to osiąga. Musimy uniknąć podkreślania zbytniego, że to jest uczynków. Musimy uniknąć zbytniego podkreślania, że to nie jest uczynków. Jest błąd po obu stronach. Wielu ludzi mówi tyle o łasce, że nie mają uczynków. Wielu ludzi tyle o uczynkach, że nie mają łaski. My musimy połączyć łaskę i uczynki. Pozwólcie, że zdefiniuję. Łaska to jest to, co otrzymujemy bez pracowania na nią, a uczynki to jest to, co my robimy. Więc uczynki mają swoją część, ale one nie przynoszą nam zbawienia. Rozumiesz, kiedy już jesteśmy zbawieni, wtedy wchodzą uczynki. Zobaczmy, co na ten temat mówi Jakub. To jest tak typowe o Jakubie. On był taki przyziemny. Jeżeli chcesz przeczytać typowy fragment pism żydowskich, musisz przeczytać list Jakuba. Żydzi są bardzo przyziemni, chcą wiedzieć, jak to działa i chcą wiedzieć, jaka jest cena. I dobrze to interpretując, to są dobre rzeczy. Jakub, rozdział 2, werset 24. Widzicie też, i on używa wielu przykładów, których nie będziemy sprawdzać tutaj, widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. Nie ma tutaj przeciwieństwa z tym, co mówi Paweł. Paweł mówi, otrzymujesz sprawiedliwość bez uczynków, ale Jakub mówi, gdy już otrzymałeś sprawiedliwość, to musi okazać się w uczynkach. Tu jest ta równowaga. I dalej jest napisane werset 26, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Wiara, która jest tylko wyznawaniem, bez rezultatu w naszym życiu, jest martwą wiarą. A martwa wiara tworzy martwego chrześcijanina. Żywa wiara tworzy żywego chrześcijanina. W porządku, teraz. Jakie są te uczynki odpowiednie dla żywej wiary? To jest pytanie za $1000. To, co teraz zrobimy, jest trudne. Jest to jeden z wielkich centralnych tematów Nowego Testamentu i jest to temat prawie zupełnie ignorowany w obecnym Kościele. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałem kazanie głoszone przez kogokolwiek innego niż ja o relacji między wiarą i uczynkami, a jednak jest tak dużo powiedziane na ten temat w Nowym Testamencie. W rzeczywistości jest to temat listu do Galacjan. Jest dużo też powiedziane w liście do Rzymian i w innych fragmentach Nowego Testamentu. Chcę wam powiedzieć, ja kiedyś byłem filozofem i nauczyłem się analizy. I to nie jest proste. Ilu z was uznałoby fakt, że są pewne rzeczy, które nie są łatwe w Ewangelii? To znaczy, zrozumienie Bożego Słowa nie jest takie proste. Musisz się wysilić. Młody człowiek, który chce zostać ekspertem na polu elektroniki, on wie, że musi swój umysł poświęcić temu, musi nauczyć się pewnych faktów, musi nauczyć się, jak odnosić te fakty do siebie nawzajem. To prawda też jest z Ewangelią. To nie jest takie proste. W porządku, więc teraz co chcemy zrobić, to jest relacja między wiarą i uczynkami. I pierwsze i najważniejsze stwierdzenie, które tu uczynię w tym związku, my nie mamy wymagania, aby przestrzegać zakonu Mojżesza, aby osiągnąć z Bogiem sprawiedliwość. W porządku? Nie ma dla nas wymagania, abyśmy przestrzegali prawa Mojżesza, aby osiągnąć sprawiedliwość z Bogiem. Co więcej, nie możemy osiągnąć sprawiedliwości z Bogiem przez jakiekolwiek prawo. Przez przestrzeganie jakiegokolwiek prawa nie będziemy mieć sprawiedliwości z Bogiem. Powiedziałem pewnego dnia do grupy ludzi, chrześcijaństwo nie jest zbiorem zasad. To byli wszyscy ludzie, którzy chodzili do kościoła, ich usta się otworzyły i byli zaskoczeni. Chrześcijaństwo nie jest zbiorem zasad. Czy możecie to przyjąć? To nie jest inne prawo, aniżeli prawo Mojżesza. Widzicie, większość kościołów, które głoszą łaskę,
Zasadniczo, kiedy widzę tabliczkę łaska nad drzwiami kościoła, ja się dzisiaj wstrząsam na tę myśl, ponieważ zasadniczo myśląc, oni bardzo mało wiedzą o tym, co mają napisane nad drzwiami, ale większość kościołów powie, protestanckich kościołów, powiedzą, my nie jesteśmy pod prawem Mojżesza, ale to, co oni zrobili, stworzyli swoje własne prawo. Każda grupa religijna zasadniczo ma swoje prawo. Katolicy mają swoje prawo, baptyści mają swoje prawo, zielonoświątkowcy mają swoje prawo. Ale prawda jest taka, nie możesz osiągnąć sprawiedliwości przez prawo Mojżesza i nie możesz osiągnąć sprawiedliwości przez żadne prawo. Przestrzeganie prawa baptystów zrobi cię dobrym baptystą, ale nie da ci sprawiedliwości z Bogiem, podobno z zielonoświątkowcami. Ja wam mogę powiedzieć prawo zielonoświątkowców na pamięć. Ja żyję między nimi przez lata. To nie uczyniło mnie sprawiedliwym. To związało mnie. Mówiłam o wolności, ale nie miałam za dużo jej, ponieważ ja nie stanąłem twarzą w twarz tym tematem. Tak. Spójrzmy na te stwierdzenia, że nie możemy osiągnąć sprawiedliwości przez przestrzeganie prawa. Jeżeli w tym momencie nie jesteś zaskoczony, nie słyszałeś mnie, rozumiesz? W porządku. Cały rząd fragmentów w liście do Rzymian. List do Rzymian, rozdział 3. I werset 20. Rzymian 3:20. Tak więc, z uczynków zakonu nie będzie żadne ciało przed nim usprawiedliwione, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Co czyni nam zakon? Pokazuje, że jesteśmy grzesznikami. Bardzo ważne. Musimy wiedzieć, że jesteśmy grzesznikami, aby zostać zbawieni, ale to nas nie czyni sprawiedliwymi. Teraz w tym fragmencie, który przeczytałem, jest napisane przez uczynki tego zakonu, ale w języku greckim nie ma określnika i to czyni wielką różnicę. Jeżeli masz wersję New American Standard z notatkami na marginesie, zobaczysz, że słowo D jest na marginesie, w nawiasach, ponieważ jest ono dodane przez tłumaczy. I to jest szczera rzecz, aby to pokazać. Przez prawo żadna żywa istota nie będzie przed Bogiem usprawiedliwiona. Czy to jest prawo Mojżesza, baptystyczne, katolickie, to nie ma różnicy. Nikt nie będzie uczyniony sprawiedliwym przed Bogiem przez prawo. Weźcie głęboki oddech. Jeżeli nie jesteście teraz zaskoczeni, to was nie dotknęło, co to naprawdę oznacza, ponieważ to odwraca do góry nogami koncepcję sprawiedliwości większości ludzi, która brzmi, musimy przestrzegać zbioru zasad. W porządku. Rzymian 6:14. Ten fragment odbiera nam oddech. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Tak? Więc zaskakujące są następstwa tego. Jeżeli jesteście pod prawem, grzech będzie nad wami panował, ale jeżeli pod łaską, grzech nie będzie nad wami panował. Jak długo jesteście pod prawem, grzech ma nad wami władzę. I nie możecie być jednocześnie i pod prawem, i pod łaską. Musicie wybrać. Nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską, dlatego jesteście wolni od grzechu. Jeżeli jesteście pod prawem, grzech nad wami panuje. Ten fragment odbiera nam oddech. Teraz, jeżeli nie wziąłeś w tym momencie głębokiego oddechu, to prawda jest taka, że nie słyszałeś mnie. List do Rzymian, ja nie krytykuję, tylko wskazuję. List do Rzymian 7, werset 4-6. Przeto, bracia moi, i wy umarliście do zakonu przez ciało Chrystusowe, aby należeć do innego, do tego, który został zbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Jesteśmy martwi dla zakonu przez ciało Chrystusa. Gdy Jezus umarł, nasz stary człowiek został poddany egzekucji w nim. Stary człowiek był pod prawem. Ostatnia rzecz, którą prawo może ci zrobić, to wydać cię na śmierć. Już gdy jesteś po egzekucji, nie ma nad tobą prawa. Zostaliśmy poddani egzekucji w ciele Chrystusa, abyśmy nie byli pod zakonem. W porządku. Werset 5. Słuchajcie tego. To odbiera oddech. Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Słyszeliście to? Namiętności grzeszne powstały przez prawo. Co czyni prawo? Wzbudza grzech. Paweł mówi, list do Rzymian, rozdział 6, kiedy prawo mówi, nie pożądaj, to ty zaczynasz wszystkiego pożądać.
Wiesz, jak to jest z twoim małym dzieckiem. Powiedzmy, twoja mała córka. Mówię to z osobistego doświadczenia. Wychodzisz ze swoją żoną na wieczór, wracasz i twoja córka zanurzona jest w szufladzie bieliźnianej twojej żony. Nie powiedziałeś, żeby tego nie robiła, więc teraz mówisz, jakkolwiek ona ma na imię Margaret, czy Joan, Grace, nigdy tego więcej nie rób. Nie wolisz tego robić. W porządku. Masz to samo doświadczenie w następnym tygodniu, kiedy wracasz, ta szuflada jest do góry nogami. Co spowodowało, że to zrobiła? Ten fakt, że ty jej zabroniłeś. Widzicie, czy to jest prawda o naturze ludzkiej? W porządku. Ale teraz naprawdę się już rozzłościłeś. Paweł mówi, prawo powoduje gniew. Gdy nie ma prawa, nie ma powodu na grzech. Gdybyś jej nie powiedział, żeby tego nie robiła, nie rozłościłby się, ponieważ ona nie wiedziała. Ale gdy powiedziałeś, żeby tego nie robiła, a ona robi, złościsz się. Ale mówienie, żeby tego nie robiła, nie powstrzymuje jej. Rozumiesz, co Paweł mówi? W rzeczywistości prawo pobudza w nas coś, czego nie powinniśmy robić. Widzę, że niektórzy z was kodują to. W porządku. List do Rzymian, rozdział 10, werset 4. Chrystus jest końcem zakonu dla usprawiedliwienia dla każdego, kto wierzy. To jest bardzo ważny werset. I tylko przez Ducha Świętego, przez natchnienie Paweł mógł to tak dokładnie wyrazić. Chrystus jest końcem zakonu dla każdego, kto wierzy. Katolika, protestanta, Żyda, poganina. Gdy uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, zostałeś usunięty spod prawa. Prawo nie ma nad tobą jurysdykcji i nie jesteś usprawiedliwiony przez przestrzeganie prawa. Ale pamiętaj, to jest napisane, to jest koniec prawa tylko ku usprawiedliwieniu. Nie jest to koniec prawa jako Bożego Słowa, jako historii Izraela. Nie jest to koniec proroctw prawa i wielu innych aspektów prawa, ale jest to koniec prawa jako sposobu osiągnięcia sprawiedliwości z Bogiem. Czy to jest jasne? Powiedzmy to razem. Powiedzcie za mną. Chrystus jest końcem zakonu dla usprawiedliwienia dla każdego, kto wierzy. A ja wierzę, więc Chrystus jest końcem prawa dla mnie. Widzicie, co chcę powiedzieć? I to nie usuwa całego prawa Mojżesza jako Bożego Słowa. To jest wciąż Boże Słowo, ale nie jest to przez Boga wyznaczony sposób dla osiągnięcia sprawiedliwości. Nie dlatego, że coś jest złego w prawie. Gdzie jest problem? W nas. Widzicie, co czyni prawo? Pokazuje nam, że urodziliśmy się z buntownikiem w środku. W wieku 2-3 lat zauważyliście wasze małe dzieci, szczególnie dziewczynki, nie wiem dlaczego, a ja nie mam uprzedzeń, ale matka mówi, kochanie, przyjdź tutaj, a ta malutka tam jest, co ona robi jako pierwszą rzecz? Odwraca się w przeciwnym kierunku. Dlaczego? Ponieważ jest buntownik wewnątrz. Biblia jasno naucza, że każdy urodził się z buntownikiem wewnątrz, a wiecie, jakie jest Boże lekarstwo na buntownika? Powiem wam, egzekucja. On się z tym nie bawi, nie posyła do kościoła, nie uczy złotej zasady, on się poddaje egzekucji. Ale dobra nowina jest, że egzekucja miała miejsce, gdy Jezus umarł na krzyżu. Nasz stary człowiek, ten buntownik, został ukrzyżowany z nim, abyśmy już więcej nie byli niewolnikami grzechu. Widzicie, to jest jedna rzecz, mieć grzechy przebaczone, przeszłe, to jest piękne, ale to nie wystarczy. Jak długo ten buntownik żyje w tobie? Dlaczego? Ponieważ pójdziesz do kościoła, do konfesjonału, gdziekolwiek, wyznasz swoje grzechy, ksiądz ogłasza rozgrzeszenie, przebaczony, masz w porządku, ale wychodzisz na zewnątrz i wciąż to samo robisz. Czy to prawda? Dlaczego to robisz? Ponieważ buntownik wciąż żyje w tobie. A Boże lekarstwo dla buntownika to jest egzekucja. Ale miłosierdzie Boże jest takie, że egzekucja miała miejsce, gdy Jezus umarł na krzyżu. To jest historyczny fakt. To są wszystkie ważne fakty Ewangelii. Nasz stary człowiek został ukrzyżowany z nim. W porządku. Teraz następna rzecz, którą chcę powiedzieć, jeszcze bardziej odbiera nam oddech. Powrót do prawa dla osiągnięcia sprawiedliwości z Bogiem to jest bardzo poważny błąd. I temat listu do Galacjan to jest właśnie ten błąd. Spójrzmy na parę fragmentów listu do Galacjan. Ciekawa rzecz jest taka, że kiedy Paweł pisze do różnych kościołów, do których pisał, prawie zawsze zaczyna dziękując Bogu za łaskę Bożą, która dana była tym ludziom.
jak w kościele w Koryncie, gdy czytaliśmy, ludzie tam upijali się przy Wieczerzy Pańskiej, był mężczyzna, który żył z żoną swego ojca, było mnóstwo nieporządku, ale on zaczął list dziękując Bogu za łaskę, którą im dał, ale gdy pisze do Galacjan, jest tak zdenerwowany, że nie dziękuje Bogu. On mówi tylko, zdumiewam się, że tak szybko odwracacie się od łaski Bożej do innej Ewangelii. Jaki był problem w Galacji? Oni nie byli pijakami? Oni nie popełniali cudzołóstwa. Co oni robili? Oni powrócili pod prawo. I w oczach Pawła to był poważniejszy problem niż grzechy ciała. I w mojej opinii on ma rację. Ja osobiście wierzę, że legalizm jest największym zagrożeniem dla Kościoła. Co ja rozumiem pod pojęciem legalizm? Zdefiniuję Wam na dwa możliwe sposoby. Po pierwsze, legalizm jest to wymaganie, aby ludzie przestrzegali zasad, by być sprawiedliwi. Zasad, których Bóg nie sprecyzował. W porządku? Ponieważ bierzemy autorytet z rąk Bożych i przypisujemy go sobie. Mówimy ludziom, jeżeli chcesz być sprawiedliwy, rób to, to i tamto. Bóg tego nigdy nie powiedział. Nie mamy prawa tego powiedzieć. Druga definicja legalizmu to próba osiągnięcia sprawiedliwości z Bogiem przez przestrzeganie zasad. W porządku. Teraz zwróćmy się do listu do Galacjan, rozdział 3. Mówię Wam, to jest jeden z najbardziej niezwykłych fragmentów Nowego Testamentu. Jeżeli nie jesteś przez niego zaskoczony, to go nie słyszałeś. Galacjan 3:1. O głupi Galacjanie, kto Was zaczarował? Teraz czytajcie dalej, oni byli zbawieni, owszem, w duchu, widzieli wiele cudów, a jednak byli oczarowani. Czy to nie jest zastanawiające? Greckie słowo tłumaczone zaczarowany oznacza dokładnie rzucić złe oko, urok. Jest to złe oko. Pewnego dnia grecki kapłan ortodoksyjny przyszedł do mojego domu i powiedział, ktoś rzucił na mnie przekleństwo. Rzucił to złe oko i użył tego samego słowa, które tu jest używane, baskania w obecnej Grecji nowoczesnej. I to naprawdę otworzyło moje oczy na naturę tego. To jest jakiś rodzaj szatańskiego zwiedzenia, które schodzi na ludzi. To nie jest naturalne, to jest szatańskie. Kto was zaczarował? Abyście nie byli posłuszni prawdzie, wy, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Widzicie, jaki był efekt czarów? Zanegował pracę, dzieło krzyża. Jasno Paweł mówi, powiedziałam wam prawdę o Jezusie, a wy straciliście go z oczu. Jaki był powód, że nie mogli więcej widzieć krzyża? Czary. Ponieważ nie mogli widzieć krzyża, pewne rzeczy nastąpiły. Po pierwsze, nie mogli widzieć, że prawo skończyło się ze śmiercią Jezusa. Po drugie, nie mogli widzieć, że krzyż był Bożym oszacowaniem naszej starej natury. Ponieważ nasz stary człowiek był kryminalistą ukrzyżowanym na krzyżu. Jeżeli chcesz zobaczyć, co Bóg mówi o starej naturze, popatrz na krzyż. To jest Boży sąd na starą naturę. Więc powrócili do własnych cielesnych wysiłków, ponieważ nie widzieli, że to jest kryminalista. Po trzecie, inny rezultat był, oni więcej nie zdawali sobie sprawy, że zasada krzyża musi działać w naszym życiu. Że jest krzyż, który każdy z nas musi nieść. Każdy z nas musi mieć doświadczenie umierania dla samego siebie, abyśmy mogli żyć dla Boga. Jaki był rezultat? Dalej werset 2. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Oczywiście odpowiedź brzmi, przez słuchanie z wiarą, nie przez uczynki zakonu. Czy jesteście aż tak głupi? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Widzicie, zaczęli z mocą Ducha Świętego przez wiarę, nie polegając na własnych wysiłkach i powrócili do polegania na własnych cielesnych wysiłkach naturze, aby przestrzegać prawa. Widzicie? Widzicie to? To jest zasadniczo ten najpowszechniejszy problem Kościoła chrześcijańskiego. Spójrzmy na jeszcze inny werset. Pozwólcie, że Wam zaznaczę. To sprowadza przekleństwo. Galacjan 3:10. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego,
co jest napisane w Księdze Zakonu. Jeżeli powracasz do przestrzegania zakonu, musisz go przestrzegać zupełnie i cały czas. Jeżeli go złamiesz, jesteś pod przekleństwem. Widzisz? Teraz to nie jest tylko prawda w odniesieniu do prawa Mojżesza. Chcę zwrócić się do Księgi Jeremiasza, rozdział 17:5. To jest werset, który dla mnie jest tak widzialny, prawie śnię o nim. Jeremiasz 17:5. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie albo swoją siłę, a od Pana odwraca się jego serce. To jest ignorancja. Zakosztowałeś łaski Bożej, ponadnaturalnej Jego mocy. On zrobił dla Ciebie to, co Ty nie mogłeś sam zrobić, tylko na podstawie Twojej wiary, a potem Ty wracasz i mówisz, ja sobie poradzę z sytuacją sam. Ja to potrafię zrobić. Więc powracasz do ufania sobie, swoim możliwościom. I co się dzieje? Wchodzisz pod przekleństwo. Bóg wypowiedział przekleństwo na każdego, czyje serce oddala się od Pana, Jego łaski i powraca do religii, uczynków. Moje oszacowanie osobiste jest takie, większość kościołów, które znamy, jest pod przekleństwem. Możesz sprawdzić to sam, ale moja obserwacja, a ja podróżuję wiele, jeżdżę do wielu kościołów, większość kościołów, które wyznają wiarę w Chrystusa, wykonuje religię uczynków. Polegają na swoich małych zasadach, swoich wysiłkach, a Duch Święty jest rodzajem akcesoria, które proszą od czasu do czasu. Duch Święty, bracia i siostry, kochani, nie chce być akcesorią, powiem Wam. Biblia mówi, On jest Panem. Jeżeli nie jest Panem, On wycofuje się ze sceny. On nie jest tylko środkiem wygody. Teraz, gdzie jesteśmy? Próbowałem Wam to teraz wyjaśnić, a Wy rozważcie moje wyjaśnienie, ponieważ ja nigdy nie proszę, aby ludzie wierzyli tylko dlatego, że ja to mówię. Ja zawsze chcę, aby ludzie sami przemyśleli to. I to jest to, co ja mówię. Prawo działa z zewnątrz, pozostawiając nas naszym własnym możliwościom. Łaska od wewnątrz daje ponadnaturalną możliwość. Więc prawo było dane zasadniczo na dwóch tablicach kamiennych. Jest napisane tego, nie rób tego, nie rób tego, nie rób i tak dalej. Więc patrzymy na te tablice lub każdy inny zestaw zasad i mówimy, to będę czynił. Co czynimy wtedy? Polegamy na naszych możliwościach. Ale gdy polegamy na naszych możliwościach, polegamy na naszym starym człowieku. Widzicie? A stary człowiek jest kryminalistą. Więc prędzej czy później jego kryminalne aktywności pojawiają się na zewnątrz. Widzicie, ja myślę, że największym nieprzyjacielem prawdy są legalistyczni chrześcijanie. Zasadniczo oni prześladowali tych, którzy naprawdę wierzyli Bogu. Teraz to nie byli zasadniczo bezbożni ludzie, to byli ludzie silnych przekonań. Ignacy Loyola, jezuici, ludzie, którzy dokonali inkwizycji w Hiszpanii, oni byli szczerzy. Dlaczego zamordowali ludzi w imieniu religii? Ponieważ polegali na mordercy, rozumiecie? Naprawdę są tylko dwa rodzaje religii. One zaczęły się na początku ludzkiej historii. Religia Abla i religia Kaina. Religia Abla to jest religia wiary Hebrajczyków. W liście Hebrajczyków mówi, przez wiarę on ofiarował. On uznał potrzebę przelewu krwi i ofiary zastępczej, a Kain przyniósł po prostu plony ziemi, ale ziemi, którą Bóg przeklął, rozumiecie? Jakie były produkty? Ogromnie to jest znaczące. Religia Abla stworzyła męczennika, religia Kaina mordercę. I to są dwa strumienie religii, które biegną przez całą ludzką historię. Dlatego to podkreślam, ponieważ to nie jest nieważne. Ludzie uważają być może to za mniejszy temat, ale tak Biblia nie mówi. Biblia czyni to decydującym tematem. Biblia zupełny nacisk kładzie na to, że my nie możemy osiągnąć z Bogiem sprawiedliwości przez żaden system zasad. W porządku, weźmy przykład. Z pewnością Nowy Testament zawiera przykazania.
Przypuszczalnie setki przykazań. Ja wierzę, że list Jakuba ma więcej niż 60 przykazań. Nie ma problemu, że nie ma przykazań, ale jakie będziemy przestrzegać? Jest jedno przykazanie podane przez Stary Testament, słowo w słowo powtórzone w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie Księga Kapłańska 11:44, Nowy Testament, pierwszy list Piotra 1:16, przykazanie brzmi: bądź święty, bo ja jestem święty. To jest obowiązkowe, to nie jest z wyboru. To jest obowiązkowe dla ludzi pod zakonem i obowiązkowe dla chrześcijan. Ale sposób, jak my odpowiemy, jest zupełnie inny, rozumiecie? Jeżeli jesteśmy pod zakonem, powiemy: muszę te wszystkie zasady przestrzegać, muszę robić to, nie wolno mi robić tamtego. Ilu z was wie, co się stanie, gdy to zrobimy? Pamiętam, gdy byłem konfirmowany w kościele anglikańskim, nie byłem wtedy wierzącym, nie wiedziałem nawet, co to znaczy być wierzącym. Ale zdecydowałem, że nie jestem tak dobry, jak powinienem, a konfirmacja mnie uczyni lepszym. Więc postanowiłem, że od tej chwili, od konfirmacji będę lepszy, będę robił to, to i tamto. Wiecie, co się stało? To była katastrofa. Im bardziej próbowałem być dobry, tym szybciej stawałem się zły. Ostatecznie zdecydowałem, to jest strata czasu, wiecie. Jeżeli stajesz się coraz gorszy, próbując być dobry, to po co w ogóle stawać się być dobrym, starać się? Widzisz, problem polegał na tym, że ja polegałem na sobie. Polegałem na moich wysiłkach. Czyniłem ciało moim oparciem, jak mówi Biblia. Teraz dla chrześcijanina przykazanie świętości jest wciąż w mocy. Ale chrześcijanin nie mówi: ja muszę robić to, nie mogę robić tego. Mówi tak: Jezus we mnie będzie wypracowywał swoją świętość przeze mnie. Ja nie polegam na moich wysiłkach, ja polegam na mieszkającym we mnie Jezusie. Paweł mówi: wszystko mogę zrobić przez tego, który mieszka we mnie i mnie umacnia, przez Jezusa. Widzisz, nie polegasz na sobie w ogóle. Raz po razie, gdy przyglądasz się Bożym rozprawianiem się swoim życiem, widzisz, że Bóg prowadzi cię do takich sytuacji, gdy nie możesz już polegać na sobie. W moim życiu praktycznie każdy sukces, jeżeli mogę użyć tego słowa, został poprzedzony przez doświadczenie dojścia do dna. Ja powiedziałam: już nie dam rady, ja tego nie mogę zrobić. I Bóg mi pokazał, że jeżeli to już wykonałem, to nie z moich własnych wysiłków. Wiecie, komu Bóg daje łaskę? Mogę wam powiedzieć? Tylko jednemu rodzajowi ludzi. Nie tym, którzy mają rację, nie tym, którzy są sprytni, ale pokornym właśnie. Jednym z największych sekretów chrześcijańskiego życia jest pozwolenie, aby Bóg cię upokorzył. Ale to nie jest takie dokładne, ponieważ Bóg mówi: sam się upokórz, bądź pokorny. Bóg może stworzyć okoliczności w rzeczywistości, ale my musimy odpowiedzieć. Generalnie mówiąc, przed każdą większą serią spotkań ja spędzam czas na podłodze, na twarzy przed Bogiem. Ja tam się czuję zupełnie bezpiecznie na podłodze. Nie możesz spaść już niżej. Ja lubię ten werset Baniana z książki Wędrówki Pielgrzyma. Ten, który jest niżej, nie musi bać się upadku. Ten, który jest poniżony, nie ma pychy. Ten, kto jest pokorny, aż do końca Bóg będzie jego przewodnikiem. Powiem wam ostatecznie, największym niebezpieczeństwem dla chrześcijanina jest pycha, poleganie na sobie, arogancja. W porządku, teraz powiedzieliśmy, że aby osiągnąć sprawiedliwość z Bogiem, nie ma wymagania, abyś przestrzegał prawa Mojżesza lub jakiegokolwiek prawa. Jakie jest wymaganie wobec ciebie? I to jest żywotne pytanie. Jakie jest wymaganie dla chrześcijan? List do Rzymian, rozdział 8. Werset 3 i 4. Będąc logikiem, po prostu zdumiewam się nad dokładnością słów Pawła. Pomyśl, on pisał ten list nie w seminarium teologicznym, ale w czyimś domu, pod naciskiem, podróżował, a jednak to jest doskonałe. Gdybym chciał jakiegoś dowodu na inspirację Nowego Testamentu, to byłoby to dla mnie, ponieważ będąc logikiem, widzę, jak zupełnie bezbłędne jest każde stwierdzenie. Ani razu nie uczynił
niewłaściwego stwierdzenia. Werset 3 i 4. Czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała? Zauważcie, nie ma nic złego z prawem Mojżesza. Paweł mówi, to jest doskonałe, święte, dobre. Problem nie jest w prawie. Gdzie jest problem? W nas. Jaki jest problem w nas? Ten buntownik, widzicie? Wszystkie przykazania prawa w kontekście swoim są dobre. Ale problem jest w nas, jest buntownik. I co czyni prawo? Nie zmienia buntownika, ale go wyprowadza, naświetla go. Więc czego prawo nie mogło zrobić, lub zakon Mojżesza, Bóg to uczynił przez zesłanie swojego Syna w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Przez ofiarę na krzyżu Jezus odłożył na wieki grzech, był tą ostateczną ofiarą za grzech. Jeżeli wierzysz w to, wierzysz w Jego zmartwychwstanie, jesteś uwolniony ze związania grzechu. Ale jaki jest cel tego? Werset 4 jest kluczowym wersetem. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się dla nas, którzy nie według ducha ciała postępujemy, ale według ducha. Zauważcie, cokolwiek się dzieje, nie osiągamy tego przez własną naturę lub wysiłki cielesne. Jest to osiągnięte przez ponadnaturalne działanie Ducha Świętego. Powiem wam, jeżeli chcecie być chrześcijanami, musicie żyć ponadnaturalnym życiem. Nie możesz być chrześcijaninem na zasadzie naturalnej. Musisz polegać na ponadnaturalnej łasce, ponadnaturalnej mocy. Nie tylko, gdy jesteś w niedzielę rano w kościele, ale 24 godziny dziennie i 7 dni tygodnia jesteś zależny od ponadnaturalnej łaski Bożej, którą Ci usługuje Duch Święty. Teraz pytanie za $1000 brzmi, jakie są sprawiedliwe wymagania prawa? Czego my powinniśmy przestrzegać? Nie przestrzegać całego prawa, ale czynić to, co prawo ma w nas wytworzyć. I odpowiedź jest niesamowicie prosta. Byłaby jednosłowna miłość. W porządku? Tu Bóg przebija się na światło, jeżeli tak to mogę powiedzieć. Teraz podam wam fragmenty biblijne, aby tą prawdę naświetlić. Mateusz rozdział 22. Mateusz rozdział 22. Werset 35 i następne. Then one of them, a lawyer, that means a wtedy jeden z nich, nauczyciel prawa, nie adwokat w tym miejscu, zrozumcie to dobrze, zadał mu pytanie, wystawiając go na próbę i zapytał, nauczycielu, które przykazanie jest największe? Chcę, abyście zrozumieli, że Jezus natychmiast odpowiedział, bez żadnego wahania, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, całej duszy swojej, z całej myśli swojej, to jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Więc pierwsze dwa przykazania prawa, po pierwsze będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, duszy, myśli, a bliźniego jak siebie samego. Pozwólcie, że wam powiem, jeżeli nie kochasz siebie za dużo, nie możesz zaoferować swojemu bliźniemu. To jest problem z tymi, którzy mają poczucie niższości. Co ja mogę zaoferować? Ale widzisz, docenianie siebie samego jest częścią wiary chrześcijańskiej. To jest przy okazji, ale za to nie ma dodatkowej zapłaty. Werset 40. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Więc cały system Starego Testamentu jest oparty na dwóch przykazaniach miłości do Boga i do bliźniego. Teraz jeżeli ja mam marynarkę, której tu nie mam teraz na sobie, chcę ją powiesić na ścianie, to zanim mogę ją tam powiesić, musi tam być hak, żeby ją zawiesić. Więc jeżeli prawo i prorocy polegają na tych dwóch przykazaniach, te dwa przykazania są pierwszej ważności, rozumiecie? Wszystko w prawie i w prorokach ma osiągnąć te dwa rezultaty, miłość do Boga i miłość do bliźniego. To jest sprawiedliwe wymaganie prawa. I to powtarzająco jest stwierdzone w Nowym Testamencie. List do Rzymian, rozdział 13, werset 8-10.
List do Rzymian, rozdział 13, od 8 do 10. Nikomu nic dłużni nie bądźcie, to jest ważne przykazanie, które ignoruje większość chrześcijan. Nie bądźcie w długach, chociaż w to nie wejdziemy. Nikomu nic winni nie bądźcie, oprócz miłości wzajemnej. Bo kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo. W porządku? Gdyż prawa, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie świadcz fałszywo i wszystkie inne przykazania, wszystkie sumują się w tym jednym. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Miłość nie czyni bliźniemu krzywdy, dlatego miłość jest wypełnieniem prawa. To jest bardzo konkretne. Jakie jest sprawiedliwe wymaganie prawa? Odpowiedź jest miłość do Boga i miłość do bliźniego. Dalej Galacjan, rozdział 5. Nie tylko Paweł w liście do Galacjan pokazuje błąd legalizmu, ale też pokazuje właściwą alternatywę. Galacjan, rozdział 5, werset 6. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. To nie ceremonie religijne się liczą, ale co? Wiara, która jest czynna w miłości. Bardzo proste. Co naprawdę się liczy? Wiara. Jaki rodzaj wiary? Nie intelektualna wiara, nie doktrynalna wiara, nie teologiczna wiara, nie wiara, która się kłóci o wiele rzeczy i dzieli ludzi, ale wiara, która jest czynna w miłości. Widzicie? Ten rodzaj wiary, jaki Bóg przyjmuje, jest to Boży rodzaj wiary. Jest mnóstwo tak zwanej wiary między chrześcijanami, która nie jest prosta standardom. Ono nie daje miłości, ale produkuje podziały, kłótnie i... Wiara zawsze odnosi się do Bożego Słowa. W porządku? Więc przywiązuje Cię do Bożego Słowa. 1 Tymoteusz 1,5. Pierwszy Tymoteusz 1,5. Proszę mi to znaleźć w tej Biblii. Moja kochana żona, zawsze mogę na niej polegać. 1 Tymoteusz 1,5. To jest takie dobre tłumaczenie. Inne tłumaczenia tego tak dobrze nie mówią jak to. Słuchajcie. Ale celem naszego instruowania jest miłość z czystego serca i dobrego sumienia i szczerej wiary. Jaki jest cel wszelkiego nauczania? Aby co stworzyć? Miłość. Ile razy odeszliśmy od tego celu? Przypominam sobie historię człowieka, który kłócił się z matką. Jego matka powiedziała, musisz iść do kościoła, a on nie chciał. Jego matka powiedziała, musisz iść. On powiedział, ja nie chcę. Ja nie lubię tych ludzi, oni mnie też nie lubią. Podaj mi dwa powody, dlaczego mam iść do kościoła. Matka odpowiedziała, po pierwsze masz 40 lat, a po drugie jesteś pastorem tego kościoła. Ale to jest tak typowe, widzicie. Ja nie lubię tych ludzi, oni mnie nie lubią, tam nie ma miłości. To jest tylko religijne działanie. Strata czasu. Słuchajcie, wszystko, co nie produkuje miłości, jest stratą czasu. Teraz zauważycie, powróćmy jeszcze raz do Jana, rozdział 14. I dwa wersety, 15 i 23. Jeżeli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. 23. Jeżeli ktoś mnie miłuje, będzie przestrzegać mojego słowa. Jaka jest motywacja posłuszeństwa chrześcijańskiego? Dlaczego jesteśmy posłuszni Panu? Ponieważ Go kochamy. Powiem Wam, miłość jest najsilniejszą motywacją, jaka może działać w życiu ludzkim. Biblia mówi w pieśni Salomona, miłość jest silna jak śmierć. Śmierci nie można odeprzeć. Kiedy śmierć przychodzi, nie możesz powiedzieć, ja nie chcę, musisz się poddać. Miłość jest silna jak śmierć, widzicie? Dlaczego jesteśmy posłuszni Panu? Nie dlatego, że boimy się kary, to jest zakon, ale dlatego, że my Go kochamy. Wy rodzice,
Z jakim rodzajem dziecka chcielibyście mieć do czynienia? Z tym, któremu wciąż tak musicie pokazywać palcem, jeżeli jeszcze raz to zrobi, że się skaże? Albo tym, z tym, które mówi, mamusiu, będę robił to, co chcesz, ponieważ cię kocham? Co będzie działać? Jak daleko działa groźba? Nie za daleko, szczególnie w naszym społeczeństwie. Stwarza ona uciekających buntowników. Mnóstwo ludzi jest takich w Kościele, którzy uciekają od Boga, ponieważ byli motywowani przez strach. Kochane siostry katoliczki powiedziały mi, że chodząc do kościoła katolickiego, do szkoły katolickiej, pierwsza motywacja to jest strach przed piekłem. Ja się boję piekła. Każda inteligentna osoba bałaby się piekła, ale to nie jest motywacja. Ja jestem motywowany, aby służyć Jezusowi, ponieważ Go kocham. On tyle dla mnie zrobił, ile nikt nie może zrobić. A to, co ja Mu oferuję, to jest najmniej, co Mu mogę dać. Musimy uciekać od motywowania ludzi przez zasady i umotywować ich miłością, a wtedy zaskoczymy się tym, co może stać się z Kościołem. Alternatywą jest strach. Czy ktoś ma wersję New International? Thank you. We need to find. Oh, you got one there? This is fancy. Look at that. To jest wspaniałe. It's tremendous. John. I ma takie złocone strony. Wspaniałe. Pierwszy list Jana, rozdział 4, werset 18. Z tymi stronami mam problem, ponieważ wprawiało mnie w zamieszanie. Pierwszy list Jana 4, 18. Słuchajcie, pierwszy list Jana 4, 18. Nie ma strachu w miłości, bo doskonała miłość usuwa, wypędza bojaźń, ponieważ bojaźń ma coś wspólnego z karą. Człowiek, który boi się, nie udoskonalił się w miłości. Widzicie, są dwa sposoby motywowania ludzi. Będziesz ukarany, to jest strach. Uczyń to, ponieważ mnie kochasz. Ale gdy masz doskonałą miłość, nie jesteś motywowany przez strach, rozumiesz? Powiem Wam, Bóg ogromnie jest praktyczny. To jest jeden rodzaj tylko motywacji, który naprawdę działa. Dziękuję bardzo, masz wspaniałą Biblię. Dziękuję. Następna rzecz, którą chcę powiedzieć, prawdziwe posłuszeństwo, to jest ostatnia rzecz, jest progresywne. Gdy przychodzisz do Boga, jeżeli byłbyś taki jak ja, to nie wiedziałbyś za dużo o Bożej woli. Nie wiedziałbyś za dużo o Biblii. Nie wiedziałbyś niektórych rzeczy, których Bóg chce, żebyś czynił i których nie chce, żebyś czynił, więc dalej czynisz coś, czego Bóg nie chce. Ale jeżeli jesteś szczery i wciąż chodzisz z Bogiem i stajesz się Jego przyjacielem, studiujesz Jego Słowo, coraz bardziej stajesz się posłuszny. Czy to prawda? Ilu z nas osiągnęło pełne posłuszeństwo? Doskonałe. Ja także nie osiągnęłem. W porządku. Teraz przyjrzyjmy się tylko dwóm faktom. Filipian, rozdział 1, werset 9-11. Filipian 1, od 9-11. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie zrozumienie. Rozumiecie? Jedna rzecz mieć miłość, a inną poznanie i zrozumienie Bożego Słowa. To musi wzrastać. To nie jest od razu, gdy zaczynamy. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagan na dzień Chrystusowy. Musimy nauczyć się, co się dla Boga liczy. Gdy ja zostałem zbawiony, ja byłem nawykowym bluźniercą. Przykro to powiedzieć, ale to była prawda. Natychmiast od tego bluźnierstwa zostałem uwolniony. Ale gdy dalej kontynuowałem, Bóg pokazał mi inne problemy z językiem. Czasami przesadzałem i Bóg musiał się z tym uporać. Czasami krytykowałem innych. Czasami czyniłem negatywne stwierdzenia, które nie wyrażały wiary, ale niewiary. Rozumiecie? To jest progresywne. Ilu z Was osiągnęło pełną kontrolę nad językiem? Nie podnoście rąk. To jest progresywne, nieprawdaż? Biblia mówi, jeżeli kontrolujemy język, to wszystko kontrolujemy. To jest doskonałość, to jest progresywne. Ale ilu z nas czyni ten postęp? To jest ważne. Ilu z nas posuwa się naprzód? W porządku, teraz. Naprawdę ważna rzecz jest taka. Potkniesz się,
nie, nie czynisz przez chwilę Bożej woli, nie osiągasz pełnego posłuszeństwa, ale nie musisz się martwić. Dlaczego? Ponieważ cały czas twoja wiara jest uznawana za sprawiedliwość. Rozumiesz? Czy to nie jest dobra nowina? Nie musisz tak strasznie się męczyć, aby nie czynić złych rzeczy, ponieważ im więcej tak walczysz, tym więcej czynisz tych złych rzeczy. Chodzisz na przykład do sklepu z chińską porcelaną, jest napisane, nie ruszaj, nie dotykaj, ale coś nagle odwodzi twoje ramię i ty tłuczesz wagon. Jesteś tak napięty, że czynisz tą złą rzecz. Łatwiej nam być sprawiedliwymi, jeżeli się odprężymy. Widzicie to? W międzyczasie wszystko jest przykryte sprawiedliwością Jezusa. Jeżeli nasza motywacja jest właściwa, jeszcze jeden fakt chcę wam zaznaczyć. Jezus w nocy przed zdradą powiedział Piotrowi, że zaprze się go 3 razy tej nocy, a potem mówił do Piotra, modliłem się o ciebie, o co? Nie, żebyś mnie nie zaparł się, ale żeby twoja wiara nie upadła. W porządku? On zaparł się Pana, to było straszne, ale jego wiara nie upadła, jego wiara wciąż była mu uznawana za sprawiedliwość. Słuchajcie, bądźmy szczerzy, ilu z nas potknęło się jako chrześcijanie, zrobiliśmy rzeczy, których nie powinniśmy? Podnieście ręce, jeżeli to jest prawda. Ale wiecie, jaka jest dobra nowina? Cały czas twoja wiara była ci uznawana za sprawiedliwość. Amen. Jest to koniec wykładu brata Derka Prince'a pod tytułem Zakładanie fundamentu, wiara i uczynki.